Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To, co dzisiaj poruszymy, to będą tematy związane trochę z typami osobowości, z tym, jak różnie pojmujemy, widzimy i rozumiemy świat. Porozmawiamy sobie też o naszych potrzebach, o tym, czy słyszymy, czy słuchamy, no i o pewnych rolach. A to wszystko po to, żeby najpierw zrozumieć, a potem tak naprawdę przemyśleć i zobaczyć, co z tego wynika, a nie oceniać, nie piętnować, czy nie przepuszczać przez swoje wartości, czy przez swoje systemy i na tej podstawie często krzywdzić innych ludzi albo doprowadzać do pewnego rodzaju konfliktu. No dobra, będzie merytorycznie, będzie energetycznie, będzie rzeczowo, więc zapinamy ten pas i jedziemy z konkretami. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, mówi się o tym, że traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. No to ma teoretycznie sens, tak? Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Jak macie jakiś komentarz do tego, to go koniecznie napiszcie. I często tak jest, że mierzymy innych swoją miarą i też chcemy, żeby oni nas mierzyli, no właśnie nie swoją, tylko naszą miarą. Czyli traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani. No właśnie. I nawet te nasze tutaj spotkania są traktowane moją miarą, czyli one są dynamiczne, energetyczne, konkretne, rzeczowe, dosyć szybkie. I też najczęściej, najłatwiej odnajdują się w tym moim przesłaniu osoby, które są podobne do mnie. Bardzo też często, kiedy zapraszamy do siebie gości, przyjmujemy ich i częstujemy tym, co sami lubimy albo tym, co sami chcielibyśmy dostać. Kiedy robimy komuś prezent i nie kontaktujemy się z nim wcześniej, to często dajemy mu w prezencie coś, co sami chcielibyśmy w prezencie dostać. I czy to jest dobra zasada? Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany? I tak, i nie. Z jednej strony to jest bardzo fajne, już in plus, tak sobie myślę, ale z drugiej strony dam Wam teraz zasadę, która absolutnie odmieniła moje życie i moje patrzenie na innych, jak również relacje z innymi ludźmi, czy komunikację z tymi osobami, a także przyjmowanie gości i dawanie prezentów, a mianowicie ta zasada zwana platynową, bo tamta była złota, a ta jest platynowa, brzmi: traktuj innych tak, jak oni chcą i jak oni tego potrzebują. Traktuj innych tak, jak oni tego chcą i jak oni potrzebują. I o co w tym chodzi? O to, że ty jesteś ty, a ktoś inny jest kimś innym. I teraz dla jednych będzie to, co dla ciebie akurat okej, ale inni będą potrzebowali innego sposobu komunikacji, innego tempa mówienia, zupełnie coś innego będzie im się podobało, czy też zupełnie coś innego będą potrzebowali. I tutaj opowiem Wam anegdotę o mojej kiedyś sąsiadce z bardzo, bardzo dawna, sprzed 20 lat. Mieliśmy fantastycznych sąsiadów, którzy zaprosili nas do siebie na kolację. Przygotowali się do tej kolacji, my również, to taka była, wiecie, spotkanie zapoznawcze nowych sąsiadów. Jakież było moje przerażenie i konsternacja, kiedy okazało się, że na obiad podano rybę, na tą kolację, tak na główne danie. Podano rybę, której ja nie jadałam i no, nie miałam nawet ochoty jej spróbować. Coś tam podziubałam, ale przez większość mojego życia, teraz mi się to dopiero odmienia, nie przepadałam za rybami, więc danie główne spalone. Oczywiście jakieś tam inne rzeczy w porządku i kiedy przyszło do już tej części deserowej, na stół wjechała kawa i ta kawa była od razu z mlekiem i była posłodzona, podczas gdy ja przez większość swojego dorosłego życia piłam czarną, niesłodzoną kawę. I kiedy ja zapytałam, czy jest inna kawa, i też wcześniej wyraziłam oczywiście swoją potrzebę tego, żeby no nie jeść tej ryby, że chętnie ją komuś oddam, no to gospodyni się bardzo oburzyła na to i powiedziała: to jest najlepsza kawa w ogóle, jaka jest, pij, nie wymyślaj, zrobiłam od serca. No i właśnie, ile razy postępujemy od serca, postępujemy zgodnie z tym, co dla nas najlepsze, nie myśląc o tym, jak inni chcą być traktowani i czego inni potrzebują.
I bardzo często robimy to, kiedy jesteśmy na trójkącie dramatycznym, czyli wchodzimy w rolę zbawcy, pomagamy, wspieramy i robimy to znowu poprzez pryzmat naszych wartości i poprzez pryzmat samego siebie, często nawet nie dając tej przestrzeni o to, żeby zapytać tej drugiej osoby, czego potrzebuje albo czego chce. Czy znacie takie osoby, albo może mieliście taką sytuację? Jeśli znacie kogoś takiego, to napiszcie w komentarzu: znam, wiem, miałam tak, albo po prostu tak. Kogoś takiego, do kogo przychodzicie się wygadać, bo potrzebujecie się tylko wygadać, kogoś, na ramieniu kogo będziecie się mogli wypłakać, albo po prostu wywalić z siebie pewną rzecz. A ten ktoś, zanim jeszcze dobrze zdążycie dokończyć zdanie, już ma rozwiązanie, już ma pocieszenie, już do was gada albo załatwia wam temat, z którym przyszliście, a wy jesteście w konsternacji, bo w ogóle nie o to chodziło, tylko o to, żeby móc sobie pogadać, od tak po prostu. Ile razy wy tak zrobiliście, to nie musicie komentować. I czyż nie byłoby piękniejsze, kiedy ktoś do nas przychodzi, czy my do kogoś idziemy i właśnie zaczynamy gadać i ten ktoś mówi: poczekaj, mam pytanie, czy czegoś ode mnie potrzebujesz, oczekujesz, czy po prostu potrzebujesz się wygadać? I wtedy ty mówisz: chcę tylko się wygadać, po prostu wysłuchaj mnie, albo mówisz: wiesz co, no potrzebuję, żebyś pomógł mi na to spojrzeć ze swojej perspektywy. Dęk. I sprawa jest jasna. I wtedy możemy być odpowiedzią na potrzeby tej osoby, a nie ciocią czy wujkiem dobra rada, który nieproszony wbija się z takim czy innym tematem. Traktuj innych tak, jak oni tego chcą, jak oni tego potrzebują. Od kiedy zastanawiam się nad tym, to jakoś inaczej moje relacje z innymi wyglądają, łącznie z tym, że kiedy przychodzi czas prezentów, czy są to święta, czy to są urodziny, czy jakieś inne okoliczności, to od bardzo wielu lat, już od kiedy dzieci wiedzą, że prezenty to dostarczam ja, robimy u nas w domu listę, na której każdy ma obowiązek wpisać po 2, 3 do 5 elementów rzeczy, które się chce dostać. I choć ktoś powie: ale gdzie element zaskoczenia, gdzie ta niespodzianka, to muszę wam powiedzieć, że to są najfajniejsze chwile, kiedy jest odpakowywany prezent i jest ten dreszczyk emocji, bo jeśli podaję ja, mój syn czy moja córka 5 różnych konceptów, co by chciał dostać na urodziny czy na święta, no to w tym momencie jest ta niewiadoma, jeśli to jest odpowiednio zapakowane, cóż to takiego jest, co takiego dostałem, a prezent jest zawsze, absolutnie zawsze trafiony i jest uśmiech i radość. I od kiedy realizujemy właśnie taką listę, kiedyś na lodówce wisiała, dzisiaj jest robiona oczywiście na dysku google'owym, no to te nasze wszystkie imprezy są zdecydowanie bardziej z uśmiechem, z radością i potem dokładnie to się dostaje, co się chce. Sprawdźcie, polecam wam. I teraz tak myślę sobie, że w koncepcji rozumienia, zwłaszcza drugiego człowieka, bardzo ważne jest zachowanie pewnych granic, ale i własnych, i tej osoby, bo bardzo często też próbując zrozumieć z kolei drugą stronę na innym poziomie, już nie takim wsparciowym, tylko emocjonalnym, i tak ja zostałam wychowana, że w zasadzie nigdy nie mogłam mieć do nikogo żalu czy pretensji, nigdy nie mogłam, nie wiem, powiedzieć, że pani jest głupia w szkole podstawowej, albo że ten ktoś to jest jakiś tam, nie mogłam się powalić na jakąś sytuację, bo zawsze słyszałam owo najpierw zrozum, ale w takim ujęciu: wczuj się w rolę tej osoby. Nie mów, że pani jest głupia, tylko jak ty byś się zachowała na jej miejscu, tak? Zrozum, że ona ma was tam 30 w klasie i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I teraz nie wiem, czy tak mieliście, albo nie wiem, czy tak robicie, ale chciałam wam powiedzieć, że takie moje refleksje w tym kontekście tych stawiania tych granic, że ja też w tym całym wszystkim jestem ważna, że zrozumienie, wsparcie, dopasowanie się czy danie komuś tego, co potrzebuje, tego, co chce, jest okej, ale nadal ja muszę zostać przy sobie, bo przez to, że byłam tak wychowywana i tak nauczona, bardzo trudno jest mi do dzisiaj odnaleźć siebie i zobaczyć siebie. To, że ja jestem ważna i że ja mam
prawo do swoich emocji, że ja mam prawo stawiać granice i że ktoś może mnie wyprowadzić z równowagi i to jest okej, że czyjeś zachowanie może mi się nie podobać i to jest okej, i że ja w pewnych sytuacjach mogę nie chcieć brać więcej udziału i to jest okej, i ja wcale nie muszę tego rozumieć i wczuwać się w tą drugą osobę, tylko tak naprawdę posłuchać siebie i tego, co mi to robi, bo tak mój wniosek, wiecie, z prawie 50-letniego mojego życia jest taki, że kiedy ja jestem przy sobie i realizuję siebie, swoje cele, oczywiście z uważnością na otoczenie, zwłaszcza to dla mnie najistotniejsze, czyli rodzinę, bliskich, przyjaciół, środowisko zawodowe czy moich klientów, ale jednak w największym ujęciu samej siebie, zobaczenia, poczucia, co coś mi robi, jak ja się z tym czuję, czyli najpierw rozumiem siebie, to wtedy wszystko jakby bardziej płynnie działa i funkcjonuje i to jest bardziej spójne i autentyczne. Więc dajcie mi też znać w komentarzu, jak tego Wam się słucha, bo bardzo często tak bardzo chcemy innych zrozumieć, tak bardzo chcemy im wyjść naprzeciw, tak bardzo dać im to, czego oni chcą, że często zatracamy w tym siebie i my przestajemy być autentyczni, przestajemy być prawdziwi i już potem w ogóle jesteśmy pogubieni i to mi nasuwa na myśl taką moją klientkę mentoringową, która przyszła i na jakimś etapie stwierdziła, że ona nie wie, co ona lubi, czego nie lubi, bo przez całe życie towarzyszy mężowi, że uprawiają różnego rodzaju sporty, jakiś rodzaj aktywności pozazawodowej, wyjazdy i tak dalej. Natomiast, że ją zatrzymało na jakimś etapie, czy ona naprawdę lubi grać w golfa, czy ona naprawdę lubi spędzać czas wolny tak, jak to robią, czy też po prostu się dopasowała, podporządkowała i właśnie rozumiejąc potrzeby męża, zupełnie zatraciła samą siebie, bo na jakimś etapie poczuła, że coś jest chyba nie halo. Więc uszanowanie swoich celów i tego, dokąd ja zmierzam, ale też zrozumienie, że są różne typy osobowości, każdy potrzebuje trochę innego języka, trochę innej komunikacji i często, jeśli ktoś sprawia, że ty czujesz się nieswojo, to może nie robi tego celowo, nie robi ci na złość, tylko po prostu komunikuje się do ciebie twoim językiem, swoim językiem właśnie, nie twoim, tylko swoim, więc dominant mówi krótko, rzeczowo na temat i często nie przebiera w słowach, inicjatywny będzie mówił emocjonalnie, barwnie, poruszająco, stały będzie dbał o twoje bezpieczeństwo, troszczył się bardziej o ciebie niż o siebie, a analityczno-krytyczny będzie ci ciągle pytała, dlaczego to tak robisz, a dlaczego nie inaczej i ty możesz dostawać szału, że ciągle podważa twoje kompetencje, czy nie ufa ci, podczas gdy tak naprawdę każdy z tych typów osobowości po prostu komunikuje swoim językiem. I tutaj najpierw zrozum jest fajne, bo jakby można się domyślić, tak, że aha, dobra, on zawsze analizuje, więc teraz te pytania dotyczą nie podważania moich kompetencji, tylko próbę zrozumienia tematu, który ja chcę tutaj przedłożyć czy ogarnąć. I wtedy nam jest łatwiej, nam jest lżej, ale kiedy zawsze podporządkowujemy się innym i najpierw próbujemy innych zrozumieć, no to zatracamy siebie i to myślę, że to jest dosyć kluczowe. Czy tak mieliście, albo czy znacie takie osoby, które właśnie zgubiły kompletnie siebie, próbując dopasować się do innych? I też jestem ciekawa, kto robił szkolenie Persolog, czyli zna typy osobowości i zaczyna rozumieć, tak, że czasami coś, co nas dotyka, to wynika nie z takiej chęci, tylko z języka komunikacji danego typu osobowości, co nie znaczy, że musimy się na to zgadzać, bo jeśli nie podoba mi się, że ktoś mówi do mnie, a co to zrobiłaś, to w ogóle jest niedobre, weź mi to sprzed nosa, i tam nie ma intencji zranienia, tylko po prostu dominantowi nie smakuje, to ja mam prawo powiedzieć, wiesz co, proszę nie mów do mnie w ten sposób, to mnie rani, jeśli ci ta potrawa nie smakuje, to wyraź to w jakiś inny sposób, bo inaczej ja się nie czuję dobrze i nie mam ochoty przygotowywać już dla ciebie posiłków, czyli idziemy do komunikacji, a w komunikacji znowu są dwa ważne elementy i to jest słuchanie i słyszenie.
Oczywiście mówienie też, ale przede wszystkim takie pytanie: słuchasz czy słyszysz? I tu znowu po prostu mam teleportację do rodzinnego domu, kiedy moja mama zawsze była zajęta. To jest po prostu słowo, które jest słowem zakazanym na moich szkoleniach, bo nie ma czegoś takiego jak zawsze, ale myślę, że tutaj mogę to nawet drukiem napisać. Zawsze była zajęta, zawsze miała coś do zrobienia, bez względu na to, ile ja miałam lat, ile ona miała lat i jaki to był rodzaj imprezy, ona zawsze była poza, zawsze coś przygotowywała, zawsze była w multitaskingu. I pamiętam te słowa, kiedy ja przychodziłam podekscytowana ze szkoły i coś jej chciałam opowiedzieć, bo coś mi się przydarzyło, fajnego, niefajnego, obojętne, ze szkoły. Och, to niestety nawet miało miejsce już, kiedy byłam dorosłą, tak, kobietą, mężatką, matką, pracownikiem czy przedsiębiorcą i chciałam się z nią czymś po prostu podzielić i coś jej opowiadałam, mówię: mamo, muszę ci coś opowiedzieć, chcę się z tobą czymś podzielić, czy możemy porozmawiać, a moja mama często stojąc tyłem, bo tak kuchnia była skonstruowana w bloku, robiąc coś przy piecu czy przy zlewie, mówiła do mnie: mów, ja cię słucham. I to tak, mówię, ja cię słucham, to jest coś, na punkcie czego ja mam po prostu świra, ciary, było to moją obietnicą, że nigdy tak nie zrobię moim dzieciom, czyli nie będę pisać na laptopie i mówić im: tak, mów, mów, ja cię słucham, bo to jest bullshit, bo nie chodzi o to, żeby słuchać, tylko żeby usłyszeć. I to jest pytanie, czy ty słyszysz, co mówią do ciebie inni? Czy ty słyszysz, co ty sam do ciebie mówisz? Czy ty słyszysz, co mówi twoje ciało? Czy ty w ogóle masz na to uważność i czy ty rozumiesz, jaką to ma ogromną wagę i znaczenie? Nie słuchanie, tylko usłyszenie. Usłyszenie tego, co ktoś inny ci przekazuje. Bo jeśli ty jesteś w braku uważności, to jest często biały szum, albo się wyciąga tylko te główne informacje. Natomiast kiedy jesteś w aktywnym słuchaniu, to słyszysz słowa, czujesz emocje tej drugiej osoby, ten przekaz podprogowy, między wierchami tak zwany, widzisz mowę ciała często, bo jesteś w uważności. I bardzo często ten aspekt słyszenia, czyli że ktoś czuje się wysłuchany, słyszany, to jest też poczucie bycia ważnym. I teraz sam z ręką na sercu odpowiedz sobie, odpowiedzcie sobie, czy słuchasz, czy słyszysz? Czy twój rozmówca, twoje dzieci, twój partner, partnerka ma poczucie, że naprawdę jest dla ciebie ważny? Czy widzi tą twoją uważność? Czy jest zrozumiany? I drugie pytanie, do siebie kieruję ten palec i wy też go tak teraz skierujcie. Czy ty sam słuchasz siebie? Czy słyszysz, co mówi twoje ciało? Jakie są twoje potrzeby? Co ci robi coś, inne osoby, twoja praca zawodowa, to jaki masz tryb życia, to jak pracujesz, z kim pracujesz, gdzie mieszkasz, z kim mieszkasz, jakie jest twoje środowisko, otoczenie? To zrozumienie innych pomaga nam trochę zchillować się, tak bym powiedziała, czyli jakby w niektórych sytuacjach ja już tak bardzo się nie przejmuję, bo rozumiem, tak, że ten pytacz to nie ktoś, kto chce mnie złapać na czymś, tylko po prostu on docieka, że ten inicjatywny to opowiada nie dlatego tak dużo, że nie interesuje go nic, co ja mam do powiedzenia, tylko on po prostu taką potrzebę ma naturalną, a okej, dobra, to teraz będzie fajna historia, tak? Ja mogę na to oczywiście zareagować, ale też mogę po prostu wysłuchać. Jeśli mnie nie znacie, to ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram przede wszystkim przedsiębiorców w tym, żeby uwolnili się z krótkiej smyczy swojego biznesu. Pracuję na autorskiej metodzie Zapnij Pas, czyli budujemy pewność siebie, asertywność, samodyscyplinę po to, żeby żyć pełnią i żeby móc realizować swoje potencjały i wykorzystywać czas, który dostajemy każdego dnia na to, żeby realizować swoje cele. Być oczywiście empatycznym, być wspierającym, ale przede wszystkim stać się człowiekiem, który rozumie, wie i lubi samego siebie. No i okej, idziemy dalej. Rola sędziego i rola ucznia. Coś, co daje wielką, ogromną ulgę. Rola ucznia.
Bardzo często napinamy się, bo mamy takie poczucie, że musimy wszystko wiedzieć, mieć odpowiedź na każde pytanie, być wszystko wiedzącym, nieomylnym, perfekcyjnym. I ten kij w tyłek, który sobie wsadzamy, ta potrzeba, to oczekiwanie bycia jakimś super bohaterem, nieomylnym omnibusem, powoduje, że zaczynamy wydawać osądy. Jeśli ktoś czegoś nie wie, o coś pyta, czy podważa nasze zdanie, opinie, to my się natychmiast napinamy w swojej zbroi i lecimy. No patrz, jaki idiota, patrz, jak się przyczepia, no patrz, jak szuka dziury w całym, no zobacz, jak on to beznadziejnie robi. Co ona sobie myślała, kiedy to projektowała? No jak on tak mógł? I to jest w jedną stronę, na zewnątrz, ale też niestety ten sędzia w nas, kiedy my się pomylimy i zrobimy coś źle, odwraca znowu ten palec i mówi: popatrz, co narobiłaś, jak mogłaś, nie przygotowałaś się, kim ty jesteś, co ty zrobiłeś, no idiota z ciebie. I teraz to jest takie moje znowu przesłanie, zadanie, będziemy się też, uczymy się też tego, tak, na szkoleniach, żeby właśnie wyrobić w sobie nawyk bycia uczniem, bycia ciekawym, dociekliwym, nieoceniającym, ale badającym i sprawdzającym. Jeśli ktoś zrobi coś inaczej, niż ja bym to zrobiła, to nie oceniam tego zaraz ostro, tylko myślę sobie: ciekawe, dlaczego tak zrobił? Zapytam go. Okej, to zaskakujące rozwiązanie, absolutnie bym na nie nie wpadła, ani nie poszła w tą stronę. Pójdę pogadać, dowiem się, dlaczego taki koncept. Albo o, kompletnie inaczej niż ja. Ciekawe, czy zadziała. I kiedy myślę o sobie i coś mi faktycznie nie wyjdzie, gdzieś nawalę, dobra, to jakie lekcje mogę z tego wyciągnąć? Czego się z tego nauczyłam? Jak mogę to zrobić w innej sytuacji? Czego było za dużo? Czego było za mało? Jakbym chciała w przyszłości, żeby to wyszło? Jakbym chciała wypaść w przyszłości, jak inaczej się mogę przygotować, kogo mogę poprosić o pomoc, z kim mogę o tym porozmawiać. Czujecie różnicę? Kiedy ten palec jest na zewnątrz, jest tym palcem karzącym, to czujemy się w napięciu, my sami też, bo kiedy kogoś oceniamy, to oceniamy też siebie i oczekujemy tego, że inni nas też oceniają, i to równie srogo i surowo. A kiedy jesteśmy w takiej ciekawości dziecka, w takiej roli ucznia, takiej osoby, która jest w doświadczeniu, to wszystko zmienia perspektywę, bo możemy, mamy tą otwartość i to miejsce w tej naszej szklance życia na coś nowego, na coś, czego się możemy nauczyć. I nie czujemy potrzeby bycia omnibusem, tylko jest takie miejsce: okej, zrobił to kompletnie zaskakująco, idę dowiedzieć się czemu, jakiego spodziewa się rezultatu, co go skłoniło do zastosowania takiej strategii, może się czegoś nauczę. I nie wstydzę się tego, że ktoś powie: ale to ty nie wiesz, to ty nie znasz tej techniki, jak to na to nie wpadłaś, ty z tym tyloma tytułami? O, świetnie, już wiemy, że po drugiej stronie jest sędzia. I kiedy ja dalej pozostaję w roli ucznia, bo chcę zrozumieć, to mówię: no właśnie nie, dlatego cię pytam. Czy możesz mi odpowiedzieć i pomóc mi zrozumieć twój punkt widzenia, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Dajcie mi znać, słuchajcie, jak wam to brzmi, jak wam się tego słuchało i co wyciągacie z tego naszego dzisiejszego spotkania. Jestem tego bardzo ciekawa. A z drugiej strony, jeśli wam się spodobało i chcecie więcej takich treści, to zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji i no i właśnie widzimy się znowu na kolejnym spotkaniu, gdzie będziemy poruszać kolejne ciekawe tematy pomagające nam zgłębić siebie i zapiąć ten pas, żeby to nasze życie było naszym życiem, żeby uwolnić się z krótkiej smyczy swoich biznesów i zacząć żyć pełnią, realizować swoje życiowe potencjały, bo w końcu mamy tylko jedno życie do przeżycia i nikt z nas absolutnie nie ma, nikt chyba, nie ma takiej pewności, że po tym życiu będzie kolejne. Dobra, dziękuję wam bardzo za dziś i do zobaczenia znowu. Buziaki, pa!